Marka Prologic na targach Rybomania w Poznaniu pokazała większość nowości na sezon 2017. Jedną z nowości, mam tutaj przed sobą prezentowane wędzisko Quasar K1. Jest to odświeżona wersja naszej topowej wędki. Co wyróżnia je od poprzedniej serii? Po pierwsze, wzmocniony cały blank nowym włóknem K1, stąd też nazwa Quasar K1. Dodaliśmy do naszej wędki, naszej topowej wędki, amerykański oryginalny uchwyt ALS, który jest bardzo popularny w Polsce. Do tego bardzo fajne, leciutkie przelotki i dzięki temu uzyskujemy kij dla karpiarzy o największych wymaganiach. Dodatkowo zarówno nasze wędziska Quasar K1, jak seria wędzisk nowych Prologic C2 Natura posiada takie innowacyjne wypustki Rodmate. Dzięki temu to wędzisko możemy ładnie sobie włożyć na podpórkę. Dzięki temu nie będzie nam latać, zastępuje nam to popularnego Rodresta. Jeśli chodzi o wędki, jak już wspomniałem, kolejną serią nowych wędzisk jest to seria wędzisk C2 Natura. Czyli ta seria wędek dla, można powiedzieć, dla każdego karpiarza. Pełna gama modeli, jeśli chodzi o długości, ciężary wyrzutowe. Zupełną nowością jest fakt, że w serii C2 Natura mamy aż 3 rodzaje dolników. Dolnik korkowy, dolnik z pełną rękojeścią oraz klasyczny dzielony. Marka Prologic słynie z wysokiej jakości namiotów, dlatego na nowy sezon 2017 nie mogło zabraknąć również nowości z tego segmentu asortymentowego. Przed Wami prezentuję Wam nową brolkę Commander Broly System VX60. Jest to brolka, która posiada nowy materiał Storm Safe Text o wytrzymałości 10 tysięcy słupa wody. Bardzo fajny materiał. Myślę, że wszyscy, którzy byliście na naszym stoisku, mogliście sobie ten materiał dotknąć. Jest bardzo wytrzymały, fajny, sztywny. Do tego oczywiście moskitiery. Do tej brolki możemy dokupić oddzielny panel cały, z pełnej moskitiery. Brolka, jak wspomniałem, jest dość duża, przestronna. Tył tej brolki jest płaski, dzięki temu to łóżko możemy fajnie dostawić do samego rantu brolki. Dzięki temu uzyskujemy więcej miejsca w środku na fotel, na jakieś tam bagaże, prawda? Wszystkie brolki już są dostępne. Myślę, że w polskich sklepach to będziecie mogli je nabyć. Serdecznie polecam, bo jeśli chodzi o relacje, stosunek ceny do jakości, to naprawdę jest tutaj dość bardzo przystępne. Marka Prologic od dwóch sezonów bardzo dużą uwagę przywiązuje do zestawów końcowych. Dlatego chcemy, żeby wszystkie akcesoria do budowy ostatniego odcinka zestawu karpiowego były wysokiej jakości. Na nowy sezon 2017 prezentujemy nową serię Last Meter Mimicry. Na czym to polega? Mimicry, czyli nasz kamuflaż, unikalny kamuflaż, który był zastosowany dotychczas, chociażby w ubraniach lub naszych plecionkach i żyłkach, tym razem wykorzystujemy do zestawów końcowych. Dzięki temu otrzymujemy bardzo fajne, co mamy w tych, po pierwsze, klipsy. Mamy zestaw klipsy, bezpieczny klips od razu z szybko złączką, w barwach camu. Na dnie jest to zupełnie niewidzialne. Nie brakuje w serii Last Meter akcesorii do budowy zestawów helikopterowych, czodrigów. Do tego mamy gotowy zestaw przelotowy. Trzeba powiedzieć, że jesteśmy praktycznie jedyną marką, która posiada elementy do budowy zestawu typu czodrig na żyłce. Bardzo fajne grip tail beads. Są to koraliki, które bezpośrednio montujemy na sztywno na żyłce. Dzięki temu ten czodrig nie będzie nam latał po dużej odległości na żyłce. Możemy sobie ustalać według własnych preferencji. Seria Last Meter, to też co najważniejsze, nie będzie cenowo wywyższać się od naszych standardowych akcesorii, więc myślę, że tym bardziej każdy karpiarz może sobie pozwolić na zakup takich akcesorii i dzięki temu złowić wymarzonego karpia.